Wszystko wskazuje na to, że związek Marietty Witkowskiej, 24L, i Chrisa Duzzi, 27L, wkrótce może wejść na kolejny poziom. Zwyciężczyni hotelu Paradise opowiedziała o zaręczynach. W programie przeżywali wzloty i upadki, a ich relacja była pełna napięć, sprzeczek, ale także romantycznych momentów. Reklama sami przyznają, że nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Chris dobrze wie, że nie był dla mnie miłością od pierwszego wejrzenia. Na samym początku wpadł mi w oko Maciek. Chris za to zainteresowany był Lexi i Violą, zdradziła w rozmowie z magazynem Party Marietta, a Chris dodał, to była miłość od pierwszej rozmowy. Wszystko, czego tak potrzebowałem, czego tak głośno domagałem się od Marietty przed kamerami, czyli uwagi, czułości, miłości, dostałem z nawiązką po zakończeniu programu. Po powrocie do Polski zamieszkali razem w Warszawie, a ich związek rozkwitł na nowo. Jak sami mówią, nie mogli się doczekać zakończenia emisji Hotelu Paradise, aby ogłosić światu, że wciąż są parą i są bardzo szczęśliwi. Co ciekawe, ich relacja może za niedługo wejść na kolejny poziom. Gdyby Chris teraz poprosił mnie o rękę, na pewno bym się zgodziła. Skoro mężczyzna po tak krótkim czasie potrafiłby zdecydować się na tak poważny krok. Oznacza to dla mnie, że można mu w pełni zaufać na całe życie, przyznała w rozmowie z magazynem Marietta. Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalsze informacje. Coś nam mówi, że Chris nie będzie długo zwlekał z tą decyzją. W końcu, oboje przyznali, że byliby gotowi na dziecko. Kibicujecie im? Zobacz więcej materiałów wideo,